Maksymalne, ale czy najlepsze? Czy jest jakaś różnica między określeniami maksymalne i najlepsze? W języku potocznym te dwa pojęcia są z reguły utożsamiane. Najlepsze często znaczy największe, i w podobnym sensie używamy słowa maksymalne. W precyzyjnym języku matematyki występuje między tymi określeniami subtelna, lecz istotna różnica. Aby ją zrozumieć, przyjrzyjmy się najpierw następującemu zadaniu. W magazynie o wymiarach 52x30 na należy umieścić kontenery o wymiarach 5x3. Kontenerów nie można przewracać na bok ani stawiać jednego na drugim. Ile najwięcej kontenerów można umieścić w magazynie? Przedstawione rozmieszczenie kontenerów jest losowe i w oczywisty sposób nieoptymalne. O wiele lepiej jest układać kontenery równolegle do ścian magazynu, na przykład tak. W ten sposób udało nam się umieścić w magazynie 10 rzędów po 10 kontenerów, czyli sumarycznie 100 kontenerów. Pozostałe miejsce w magazynie jest prostokątem o wymiarach 2x30, więc na pewno nie zmieścimy już tam żadnego kontenera. Czy zatem 100 jest największą możliwą do upakowania liczbą kontenerów w magazynie? Niezupełnie. Moglibyśmy obrócić kontenery o 90 stopni i ustawić je w następujący sposób. Kontenery są teraz ustawione w 6 rzędach po 17 kontenerów. Jest ich więc 102, czyli o 2 więcej niż poprzednio. Czy zatem tym razem udało nam się znaleźć odpowiedź na nasze pytanie? Co prawda, w pozostałe miejsce nie zmieścimy kolejnego kontenera, jednakże mogliśmy tak powiedzieć również o poprzednim ustawieniu, które jednak nie okazało się najlepsze. I tu ujawnia się subtelna różnica między określeniami maksymalny i najlepszy. Jeśli pewien obiekt matematyczny u nas jest to ustawienie kontenerów w magazynie jest maksymalny to oznacza to, że nie można go powiększyć w naszym przypadku dodać kolejnego kontenera do magazynu. Najlepszy oznacza zaś tyle, że żaden inny obiekt nie jest w pewnym ustalonym sensie lepszy od niego. W naszym przypadku najlepsze ustawienie to takie, że nie można ustawić w żaden sposób większej liczby kontenerów. Wiemy już zatem, że oba przedstawione ostatnio ustawienia kontenerów są maksymalne, oraz że pierwsze z nich nie jest najlepsze, gdyż drugie jest od niego lepsze. Czy jednak drugie z ustawień jest najlepsze? Okazuje się, że również nie, gdyż kontenery mogą zostać ustawione tak. Tym razem mamy w jednej części magazynu 10 rzędów po 2 kontenery, co daje 20 kontenerów, a w drugiej części 6 rzędów po 14 kontenerów, zatem 84 kontenery. W sumie daje to nam 104 kontenery. Jest to więcej niż w poprzednim ustawieniu, zatem poprzednie ustawienie również nie było najlepsze, choć było maksymalne. Zauważmy również, że obecne ustawienie musi już być najlepsze, gdyż magazyn został całkowicie wypełniony. Wytłumaczmy to odrobinę bardziej precyzyjnie. Magazyn ma powierzchnię 52 razy 30, czyli 1560. Każdy kontener zajmuje powierzchnię 3 razy 5, czyli 15. W tej sytuacji magazyn może pomieścić co najwyżej 1560 podzielone przez 15, czyli 104 kontenery. Ponieważ w przedstawionym rozmieszczeniu kontenerów również mamy ich 104, więc faktycznie jest to rozmieszczenie najlepsze. Żadne inne nie pozwoli na przechowanie w magazynie większej liczby kontenerów, gdyż nie starcza na to powierzchni. Warto to zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Samo obliczenie, że w magazynie można zmieścić co najwyżej 104 kontenery, nie wystarczy do tego, aby stwierdzić, że 104 to największa liczba kontenerów, jaką możemy umieścić w magazynie. Dopiero wzbogacenie tej informacji o przykład rozmieszczenia tych 104 kontenerów pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie z zadania. Do tej kwestii wrócimy jeszcze w tym filmie. Tymczasem zajmijmy się kolejnym zadaniem. W schowku o wymiarach 2 na 2 należy umieścić skrzynki o wymiarach 1 na 1. Skrzynek nie można ustawiać jedna na drugiej, gdyż ich zawartość jest bardzo krucha i nie chcemy ryzykować żadnych stłuczeń. Ile najwięcej skrzynek można umieścić w schowku Zadanie nie jest trudne, proponuję zatrzymać w tym momencie film i spróbować samodzielnie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście odpowiedź brzmi: można umieścić co najwyżej cztery skrzynki, co ilustruje przedstawiony rysunek. To, że lepiej się nie da, ponownie możemy wytłumaczyć faktem, że przedstawione rozmieszczenie nie pozostawia w schowku żadnego miejsca. Zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy mieli do czynienia z większym schowkiem, na przykład takim o wymiarach 2,8 na 2,8. Brakuje już miejsca na kolejną piątą skrzynkę. W tym momencie filmu powinniście już wiedzieć, że nie oznacza to, iż przedstawiona konfiguracja jest optymalna, a jedynie to, że jest maksymalna. Eksperymentowanie ze skrzynkami o bokach równoległych do ścian Schowka nie pozwala nam na upakowanie piątej skrzynki w ten sam sposób. Nawet rozstawienie czterech skrzynek po kątach nie pozwoli nam włożyć piątej skrzynki do środka tak, aby jej boki były równoległe do ścian Schowka. Możemy jednak obrócić środkową skrzynkę o 45 stopni. Wydaje się, że wówczas będzie pasować. Niestety, jak mogliśmy przekonać się w naszym filmie pozory mylą, w matematyce wydaje się to za mało. Spróbujmy udowodnić, że istotnie możemy umieścić piątą skrzynkę w środku schowka. W tym celu przyjrzyjmy się przekątnej schowka przed włożeniem piątej skrzynki. Przekątna ta ma długość 2,8 pierwiastka z dwóch, natomiast zaznaczone na zielono skrzynki wycinają z niej dwa odcinki długości pierwiastek z dwóch. W tej sytuacji fragment tej przekątnej przechodzący przez niezagospodarowany jeszcze obszar ma długość 0,8 pierwiastka z dwóch. Aby piąta skrzynka nie zawadzała o zielone skrzynki, potrzeba i wystarcza, aby część przekątnej przechodząca przez szary obszar była dłuższa od 1. Chcemy zatem przekonać się, czy 0,8 pierwiastka z dwóch jest większe od 1. Mamy jednak 0,8 pierwiastka z 2 do kwadratu. Równe 32,25, większe od 1, a jeśli kwadrat liczby dodatniej jest większy od 1, to ta liczba też jest większa od 1. W tej sytuacji piąta skrzynka faktycznie nie będzie zawadzać o zielone skrzynki. Dokładnie tak samo możemy uzasadnić, że nie będzie zawadzać o skrzynki znajdujące się na drugiej przekątnej, zatem faktycznie się zmieści. Warto zwrócić uwagę, że w przedstawionej sytuacji środkowa skrzynka ma trochę luzu. Aby była wstawiona na sztywno, przekątna schowka musiałaby mieć długość równą sumie dwóch przekątnych i jednego boku skrzynki, czyli 1 plus 2 pierwiastki z dwóch. W tej sytuacji ściana schowka musiałaby mieć długość 1 plus 2 pierwiastki z dwóch podzielone przez pierwiastek z dwóch, czyli 2 plus 1 przez pierwiastek z dwóch, co w przybliżeniu wynosi 2,707. Podkreślmy również, że kwadratowy schowek o ścianach długości 2 plus 1 przez pierwiastek z dwóch ma pole 2 plus 1 przez pierwiastek z 2 do kwadratu równe 2 kwadrat plus 2 razy 2 razy 1 przez pierwiastek z 2 plus 1 przez pierwiastek z dwóch do kwadratu równe 4 plus 2 pierwiastki z dwóch plus 1 druga. Uzasadnimy, że liczba ta jest większa od 7, ale mniejsza od 8. W tym celu, po obustronnym odjęciu 4,5, musimy sprawdzić, czy dwa pierwiastki z dwóch leży między 2,5 równe 5 drugich i 3,5 równe 7 drugich. Po podniesieniu do kwadratu sprowadza się to do porównania 8 oraz liczby 25 czwartych równej 6,1 czwarta i 49 czwartych równych 12,1 czwarta. W tej sytuacji pole powierzchni schowka faktycznie jest większe od 7 i mniejsze od 8. Obliczenia te dowodzą, że w takim schowku na pewno nie zmieścimy ośmiu skrzynek, gdyż nie starczy na nie powierzchni. Każda skrzynka zajmuje powierzchnię 1, powierzchni jest wystarczająco wiele na 7 skrzynek, jednak, co bardzo ważne, nie oznacza to, że faktycznie możemy umieścić w schowku 7 skrzynek. Akurat w tym przypadku okazuje się, że nie ma takiej możliwości. Można dokładnie uzasadnić, że przedstawione przez nas wcześniej rozmieszczenie pięciu skrzynek jest najlepsze i nie ma sposobu na umieszczenie w schowku o wymiarach 2 plus 1 przez pierwiastek z 2 na 2 plus 1 przez pierwiastek z 2 większej liczby skrzynek. Dokładny dowód wykracza jednak poza ramy tego filmu i dlatego tym razem niestety musicie nam po prostu uwierzyć na słowo. Rozmieszczanie skrzynek w schowku kryje w sobie wiele ciekawej matematyki. Można na przykład zapytać, czy dla dowolnej liczby dodatniej a mniejszej od 1, możemy znaleźć schowek o wymiarach n plus a na n plus a dla pewnej liczby naturalnej n, w którym zmieścimy n kwadrat plus 1 skrzynek. Nam udało się pokazać, że jest to prawdą dla a równego 0,8. Wówczas wystarczy wziąć n równe 2. Konstrukcję tę można uogólnić w taki sposób, by znaleźć odpowiednie przykłady dla mniejszych wartości a. Przedstawiona ilustracja pokazuje, że dla a równego 0,54 możemy wziąć n równe 8. W zaznaczonym na zielono fragmencie znajduje się 10 skrzynek. Takich fragmentów mamy 4, a ponadto w środku znajduje się 5 rzędów po 5 skrzynek, czyli 25 skrzynek. Sumarycznie jest to 4 razy 10 plus 25 równe 65 skrzynek, czyli o jeden więcej niż w maksymalnym upakowaniu skrzynek w kwadrat 8 na 8. Oczywiście, podobnie jak poprzednio, należałoby jeszcze pokazać, że faktycznie żadne dwie skrzynki nie nachodzą na siebie. Pozostawimy to jednak jako zadanie. Analogiczne konstrukcje pozwalają skonstruować przykłady dla wartości a dowolnie bliskiej jednej drugiej. Przedstawiamy jeszcze podobny przykład dla a równego 0,507, w którym n równa się 42. Środkowy kwadrat ma wymiar 29 na 29. Można pokazać, że ten sposób konstrukcji nie dostarczy nam odpowiedniego przykładu dla żadnego a mniejszego lub równego jednej drugiej. Okazuje się jednak, że dla każdej wartości a większej od zera możemy znaleźć n takie, że w kwadracie o wymiarach n plus A na n plus A możemy umieścić n kwadrat plus 1 kwadratów jednostkowych. Aby to uzasadnić, dla a mniejszego lub równego jednej drugiej musimy wykorzystać nieco inny pomysł niż poprzednio, który jest jednak bardziej skomplikowany geometrycznie i dlatego pominiemy go już w tym filmie. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału rozumiecie już różnicę między pojęciami maksymalny i najlepszy. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi przykładami, które pogłębią wasze zrozumienie, polecamy artykuł Wojciecha Guzickiego opublikowany w czasopiśmie Kwadrat. Odnośnik do niego znajduje się w opisie filmu. Na zakończenie proponujemy trzy zadania, które utrwalą przedstawione w nagraniu treści. Zadanie pierwsze: w magazynie o wymiarach 33 na 28 należy umieścić kontenery o wymiarach 7 na 4. Ile najwięcej kontenerów można umieścić w magazynie? Zadanie drugie: w magazynie o wymiarach 33 na 32 należy umieścić kontenery o wymiarach 7 na 4. Ile najwięcej kontenerów można umieścić w magazynie? Zadanie trzecie: w każdym rogu kwadratu o wymiarach 8,54 na 8,54 umieszczono 10 białych kwadratów jednostkowych jak na rysunku. Udowodnij że umieszczony w środku zielony kwadrat 5 na 5 ustawiony pod kątem 45 stopni w stosunku do zewnętrznego kwadratu nie przecina żadnego z białych kwadratów jednostkowych